Ja dzisiaj pcha po raz pierwszy jesteś w takim programie, czy jak to jest? Wszyscy molestują. To pewnie o mnie, no ale przyszłam. Jesteśmy debilami. I ty, i ja, i Trump. Jesteśmy debilami, wie o tym cały świat. Jesteśmy debilami, czyś duży, czyś mały. Jesteśmy debilami, nasz znak to Holokaust. I nasz znak to Holokaust. I nasz znak to Holokaust. Jesteśmy debilami. I ty, i ja, i Trump. Czy mieszkasz w Krakowie, Toronto czy Ottawie, w Wrocławiu, Ohio, na Florydzie, w Mławie, nad morzem, nad rzeką, czy kwiecień, to czy maj? Jedno, co nas łączy, to nasz debilny świat. Jedno, co nas łączy, to nasz debilny świat. Jesteśmy debilami, i ty, i ja, i Trump. Jesteśmy debilami, wie o tym cały świat. Jesteśmy debilami, czyś duży, czyś mały. Jesteśmy debilami, nasz znak to Holokaust. Mi nasz znak to Holokaust. Mi nasz znak to Holokaust. Jesteśmy debilami, i ty, i ja, i Trump. Dziadek był żołnierzem, olepszył, walczył ziemię. Mój tata inżynier, konstruuje, konstrukcję projektuje. A mama uczy w szkole historii polskiego, byś nigdy nie zapomniał o fakcie tym kolego. Byś nigdy nie zapomniał o fakcie tym kolego. Jesteśmy debilami, i ty, i ja, i Trump. Jesteśmy debilami, wie o tym cały świat. Jesteśmy debilami, czyś duży, czyś mały. Jesteśmy debilami, nasz znak to Holokaust. Mi nasz znak to Holokaust. Mi nasz znak to Holokaust. Jesteśmy debilami, i ty, i ja, i Trump. Mam ciocię w Ameryce, pradziadka mam w Australii. Emigrowali z Polski, gdy byli bardzo mali. I ciocia, i pradziadek, dziś każdy o tym wie, są nadal debilami, powtórzmy zatem, że... Mam ciocię w Ameryce, pradziadka mam w Australii. Emigrowali z Polski, gdy byli bardzo mali. I ciocia, i pradziadek, dziś każdy o tym wie, są nadal debilami. Jesteśmy debilami, i ty, i ja, i Trump. Jesteśmy debilami, wie o tym cały świat. Jesteśmy debilami, czyś duży, czyś mały. Jesteśmy debilami, nasz znak to Holokaust. Mi nasz znak to Holokaust. Mi nasz znak to Holokaust. Jesteśmy debilami, i ty, i ja, i Trump. No być może nas też wszyscy będziemy żyć. Oczywiście uważam, że nikt nie powinien zarabiać na przykład więcej niż 1 000 000 złotych. Okej. No po co? Z kim? 600. 600 pasuje? Dobra.